Weszło na jaw, jaką szefową jest Her, 72 L. Jesienią ubiegłego roku, media, obiegła informacja, że do rezydencji piosenkarki w Malibu wkroczyła policja. Reklama jak się okazało. Stróże prawa przyjechali po współpracownika gwiazdy, który został oskarżony o dostarczanie narkotyków osobie, która zmarła. Her nawet nie było wtedy w domu. Sytuacja ta jednak tak wstrząsnęła gwiazdą, że postanowiła nad wyraz skontrolować osoby, które dla niej pracują. Nowoczesna technologia nadzoru. Strefy zamknięte, a nawet zakazy rozmów to tylko niektóre z środków ostrożności, które przedsięwzięła, trzyma wszystkich na bardzo krótkiej smyczy. Jej pracownicy żyją jak w areszcie domowym. Ma nadzieję. Że dzięki temu nigdy już nie zostanie tak upokorzona przez personel, mówi źródło magazynu National Enquirer. Jeśli ktoś nie pracuje bezpośrednio we Willi, a jedynie na jej terenie, nie ma wstępu do rezydencji. Ci ludzie muszą jeść posiłki między wężami, ogrodowymi admuchawami do liści i innymi sprzętami, twierdzi źródło tabloidu. Oprócz tego. Pracownicy są regularnie przeszukiwani, a personel sprzątający czy ogrodnicy przed wejściem muszą oddać swoje telefony komórkowe ochronie. Co więcej, nie wolno im nawet rozmawiać ze sobą, o ile nie jest to konieczne. Całość monitorują oczywiście liczne kamery rozstawione na terenie całej posiadłości. Zobacz więcej materiałów z życia gwiazd.